Chorzowa, o, to o. Też jest gdzieś tam niedaleko Katowic. Tylko, że Wojtek do nas zdjęcia nie przysłał. Napisał, ale zdjęcia nie przysłał. Cześć, jesteś, Wojtusiu. Halo? Cześć. Cześć. Halo, my... halo. Słyszymy tak. Ciebie. Powiedz nam, ile masz lat. 9. Widziałeś, jak sobie świetnie radził w poprzedniej grze Kuba? Tak. Musisz nam coś obiecać. Obiecujesz nam? No. A jeszcze nie wiesz co? To... ale już obiecuję. Czy obiecujesz nam, że dojdziesz do finału? Tak. Dobrze, trzymamy Dobrze, cię za słowo. W takim razie pełne wybieramy skupienie. Grę. Wybieramy tak. grę. Tak. Trzy ananaski już się pojawiły na ekranie. Który wybierasz? Dwójka. Dwójka. To, co przed chwilą Kuba. I wulkan. Tam jest też wulkan. Ponownie. No to zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu i bardzo dobrze. Czwórka w lewo, szóstka w prawo, dwójka do góry. Gdybyś się pomylił, to pamiętaj, możesz jeszcze zejść ósemką w dół, ale niekoniecznie. Na początku trzymamy jest kciuki. Łatwo, uciekaj jak najszybciej na coraz wyższe poziomy w tej zabawie. Ruszamy. Do przodu. Teraz, Hugo, masz szansę wspiąć się do Hugoliny i dzieci i uwolnić ich. Pamiętaj o zamykaniu drzwi za sobą, bo wrząca lawa cię dopadnie i zrobi się bardzo gorąco. Dobrze, i ruszamy. Spokojnie. Szóstką w prawo. Na razie nie masz kamieni, także możesz spokojnie... Wyczuj, jak szybko Hugo reaguje na twoje przyciskanie klawiszy. Mhm. No, no teraz możesz sobie pozwolić na zabranie diamentu. Ja proponuję dwójką do góry. Tak, jak najszybciej uciekajmy przed lawą. Żeby mieć ten dystans dzielący nas od niej. Bezpieczny dystans. Straszna ta skilla jest. Czwórka. Czwórka, czwórka. To drabinki. Tak, dwójką. Dobrze. I tu mogą być kamienie. Będą kamienie, podejrzewam. Pięknie. Ajej, pięknie, za wcześnie powiedziałem pięknie. O jeden krok. Może się zamienimy, co? Ty będziesz biegał, a ja będę sterował? Nie. Chciałeś tak, Andrzej? Nie, ja nie. No to co? A tak, dobrze szło. Ojejku, jaki ty pesymistycznie bardzo jesteś nastawiony dobrze do tej idzie zabawy. I w związku z tym nie będziemy długo mówić na ten temat, tylko grajmy dalej, proszę. Sytuacja się powtórzy, sytuacja się dokładnie powtórzy. Jest pamiętaj, w tym miejscu spadają olbrzymie głazy tam, gdzie wcześniej spadną małe kamyki. Proszę bardzo. No dobrze, no nic nie powiem już, no. Dobrze, ty idź, ty Hugo idź. Tak, do drabinki. Do drabinki, uciekajmy przed dwójka, lawą. Dwójka, dwójka. I do góry. Tu uważaj znowu na kamienie. Weź diament i się zatrzymaj. O, bum, i teraz ruszaj. Śmiało do ruszaj. Przodu. Tak. I... Do góry. No, i zobacz, dwójka. Bo lawa dwójka, tam jest dwójka, jedna do ekranu. Teraz będzie ta klamka. Mam nadzieję, że Hugo pociągnie za uchwyt i opóźni zalanie lawą. Gdzie mamy klamkę? Po lewej stronie. Szybciutko. Czwórką do klamki. Do klameczki. Do klameczki. Pod dalej, dalej. Dwójka. Hop. Myk. Pięknie. Dobrze. I możemy wracać. Masz teraz chwilę czasu na to, żeby zamknął jak się najszybciej włas. Znaleźć się na najwyższym piętrze. Szybciej, dwójka. Szybciej, szybciej, Wojtuś, szybciej. Tu może być kamień. Nie. Szybciej. I przy drabince zatrzymuj się. I do góry. Dwójka, 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 dwójka. Dobrze, tak. Dobrze, dobrze. Tak. I teraz uciekaj. Uciekaj jak najszybciej. Jest przed już. Już zaczęła iść. Tak jak strzałka. Czwórka, 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 idź uciekaj cały z ekranu, czas. Uciekaj wyjdź, wyjdź z ekranu. W ogóle z ekranu. Tak. Idź dalej, idź do dalej, drabinki. Idź dalej, idź dalej. Dwójka i na górze musisz się ruszać, bo prawo, są małpy. Prawo, 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 szóstka, 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 ruszaj się, szóstka. Idź, idź, idź cały czas, dobrze. Idź cały czas, dobrze. Idź cały czas, idź. Do drabinki. Idź, do drabinki, Wojtek. No dobrze, on czeka, bo nie wiedział, że będzie kamień. Dwójka, dwójka. Dwójka, bardzo ładnie, wiesz, zatrzymał się. Do drabinki, czwórka, czwórka. Czwórka i znowu sytuacja na górze się powtarza, są małpy, ruszasz się. Idź dwójką i ruszaj się od razu. Chodź. Szóstka, 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 idź, 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 idź. Już do góry! Albo w lewo. Trzeba wykonywać jakiś ruch. Nie wolno się zatrzymać. Znowu bardzo blisko finału. Bardzo śmieszne, bardzo. Co, być bo... połkniętym żywcem. Aha. Ale to na chwilę tylko, to przecież. Twoja ostatnia szansa. Postaraj się trochę. Ale meta jest słusznie, Hugo, bardzo blisko. Jeszcze raz ci przypomnę. Jeśli są małpy przy Hugo, musisz cały czas się ruszać. To nie musi być ruch po drabince. To może być w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Aż one odejdą, dadzą ci spokój, tak żeby spokojnie po drabince no tak, wyjść ale wyżej. Trzeba uważać, żeby te
też lawa w tym momencie nie dosięgnęła Hugo. No, ruszamy. Coś wybierz. Właśnie chciałem powiedzieć tylko, że Wojtek brał udział w konkursie i dlatego z nami gra. Aha. Do góry. Dwójka. Zobacz, tam lawa na dole, a na górze pusto. Czyli śmiało. Szybko. Dwójka. Wojtek, dwójka. Dobra. I teraz szóstka. W prawo. Kamienie. Leć, uciekaj. Przeszedłby. Spokojnie. Zawahał się. Bo znowu mnie rozpłaszczy. Próbowałeś, ale z gry wyleciałeś. Było bardzo dobrze, zobaczmy ile diamentów jest. Jeśli wykonacie ruch jakiś, już kiedy małe kamyki spadają, to natychmiast trzeba dalej przyciskać. Diamenty. Nie wolno w tym miejscu się zatrzymać. No dobrze. Diament. No, tak, ile diamentów zdobyłeś? Zobaczmy ile diamentów. Bardzo proszę. 12, najlepszy wynik dzisiaj. Najlepszy. Wojtek, było świetnie. Ale ciągle brakuje mi przy tym zerze piątki. Trudno. Nagrody pocieszenia wędrują do ciebie. Absolutnie tak. Natomiast dodzwoniła się do nas Aneta. Halo? Anetko? Słyszysz nas? Anetko? Halo. Dzień dobry. Cześć. Powiedz, skąd do nas dzwonisz? Żytomierska. Czy możesz nam powiedzieć bliżej, gdzie jest ta miejscowość? W jakim województwie? Koło Łodzi. Aha, koło Łodzi, no proszę. Polski. A ile masz lat? No my dzisiaj właśnie rozmawiamy o Bałtyku właśnie. Ile masz lat? 11. Ale to nie jest łódź związana z Morzem Bałtyckim. Łódka w sensie, tylko koło Łodzi, miasta Łodzi. To jest miasto, które się tak nazywa, Łódź. Zrozumiałem. Dobrze. No to w takim razie wybierz grę dla siebie. Jak zwykle, trzy ananasy. Ty wybierasz, mówisz nam, który mamy odsłonić. Trójka. Dobrze, niech będzie trójka. Trzynara? A tam są liany. Jejku, jaka ładna gra. Jak dawno nie było lian? Naprawdę, bardzo dawno. No to liczymy na to, że dojdziesz bardzo szybko do końca i będziesz w finale. W tej grze to naprawdę, na dobrą sprawę, jedynym zadaniem Hugolino Uwalniacza jest zebrać jak największą ilość diamentów. Ale w związku z tym, że tej gry dawno nie było, musimy przypomnieć zasady. Spadł ci kiedyś słoń na głowę, co? Za chwilę, Hugo. No. Czwórką przeskakujesz w lewo, szóstką w prawo. Musisz uważać na słonie i na te, tam były lamparty, przeszkody, tygrysy. Lamparty, tak. Idziesz po lianie, która jest po prostu wolna od przeszkód. Słuchaj podpowiedzi Fernanda. Jak I on ruszamy, powie w lewo, kciuk, to idziesz w lewo finał, i wyskakujesz z ekranu. Będzie finał. No to ruszajmy. Ruszajmy, proszę. Trzymam kciuki. Hugo, na wierzchołku najwyższego z drzew jest lina. Wejdź po niej na szczyt wulkanu i uratuj rodzinę. Pomogę ci. No i spokojnie sobie idź, zbieraj jak najwięcej diamentów. Pierwszy już drugi już jest. Zobacz, szóstką gdybyś wzięła, to byś... Jest. Uciekaj, gdzie czwórka. Dobrze. Nie z ekranu. Troszkę za... Hej, drogi! Uważaj, ostrożnie! Ruszamy od razu. Bardzo. Pamiętaj, tylko raz, jedna liana, tak. Tylko raz. Tak. Przycisk. Oboje powiedział Fernanda, wyskakujesz. Ruszamy. Ruszajmy. Tak. Tylko raz przyciskaj. Dobrze, tak jak teraz. Pięknie. Idź sobie spokojnie. Nie nerwowo. Prawo, czyli szóstką. Jeszcze prawo. Raz, teraz uciekamy. Dobra. Tak jest. Idziemy dalej. Uciekaj w lewo albo w prawo. Uciekaj. Dobrze. Zobacz, są diamenty. Zbieramy diamenty. Pięknie. O, przy okazji minęliśmy przeszkodę w postaci zdziwionego słonia. Teraz będzie znowu Fernando. Jak Fernando coś powie, to uciekasz albo w lewo, albo w prawo do końca. Za ekran. Ciężko. Wiem, że ciężko. Ej, niepotrzebne to było. Kto wynalazł koło?
Musisz opanować nerwy. Nie jestem kotem, nie żyję 9 razy. Postaraj się trochę. Uspokój nerwy, dobrze. A my zobaczymy, przypomnimy, o jaką ewentualnie... Głuchą wygraną grają Hugolino i Uwalniacze. Wszyscy, tak, proszę. Zobaczmy właśnie. Wygraną główną w programie są buty oraz komputer multimedialny. Fundatorem nagród w programie jest producent obuwia dla dzieci firma Bartek. Anetko, jest taka sytuacja, że mam bardzo mało czasu, niestety, Anetko, i w związku z tym damy ci jeszcze jedną szansę. W przyszłym tygodniu, w niedzielę, spotkamy się ponownie i zagrasz tę samą grę. Od samego początku, tak więc masz tydzień na uspokojenie emocji. My się do zobaczenia! Żegnamy, papa. Ja się bardzo cieszę, bo może tym razem zagra od początku i właśnie nie trafi na chronia i dzwoni na głowę. No tak może właśnie. Być, tak może I być. Dalej, to już czas. Pomyśl swoje wszystkie pilne plany. Przecież tyle czeka nas. Zapraszamy na wyprawę. Dalej.